Dzień dobry, też wszystkich serdecznie na moim kanale, strony Andrew, jesteście na kanale Andrew Play, kontynuujemy granie Wiedźmina, już zakładam słuchaweczki i gramy, gramy dzisiaj, gramy dalej w Królestwie Toussaint, także cyk i idziemy już z wampirem, jego powkurwiać, że tak powiem, czy coś jest, na razie nic ciekawego, o, mam, takie coś, powolutku idziemy w dół i jest to Iregis nasz. Coś jest. Tu coś jest. Dobrze. O, jakieś pancerze mamy nowe. Przebycia lubię. Dla trzody ludzkiej? To na poważnie? No. Autor spędził wiele lat obserwując zachowania ludzi, moment, poprawiam. I tak powstało to Eko. Wątpliwe, moralnie dzieło. To złe miejsce. W powietrzu wisi śmierć. Bo wiele osób dokonało tu żywota. Coś jest? Nie ma, dziura jakaś. Widzę, że zgromadziliście tu osobliwą biblioteczkę. No rzeczywiście. Ale ja nie brałem w tym udziału. Selify wydrapano z Katrzymano. Kiedyś były pokryte krwią. Coś oznaczają? To są symbole. Byście to nazwali plemion, które rozeszły się po świecie po koniunkcji sfer. Moi przodkowie umieścili je tu, żeby przypominały, skąd się wywodzimy. Co to za glif? To Amuru. Oni udali się za morze. Co to za glif? To Amuru. Oni udali się za morze. Co oznacza ten symbol? To Det. To ci, którzy poszli na wschód, za góry Sina. Dalej mi pokazuje, że niby tego nie zbadałem, mimo że zbadałem. To? Co to za glif? To Amuru. Oni udali się za morze. Dziwnie, okej. Okay. Koleś leży. Te znaki to wiemy, co to jest. A to? Co to za plemię? Garasham. To moje plemię. Moje i Detlafa. My zostaliśmy okay. Tutaj. Z rączką. Okej, okay, pieniążki jakieś mamy jeszcze ekstra. Co oznacza ten symbol? No gara. To okay. Ci, którzy poszli na wschód, za góry Sinę. Okej, okay, idziemy dalej. Jesteśmy na miejscu, będziemy zaraz zwabiać innych. Urocze miejsce. Co tu robią te klaty? Mega. Mówiłeś, że trzymano tu tylko jednego wampira. A tak, widzisz, moi przodkowie nie byli zbyt humanitarni. Uznali, że najlepszą karą dla Kadmara będzie dręczenie go zapachem krwi, której nie będzie mógł skosztować. Aha. Dlatego trzymali tu również ludzi. Ludzi, z których upuszczali krew. Kadmar szalał z bólu i złości, a ludzie wykrwawiali się i umierali. Potraktowali ich jak bydło. Chciałbym zaprzeczyć, cofnąć czas, ale to niemożliwe. Mogę odczuwać jedynie wstyd za moich pobratymców. Nie obwinaj się. Dobrze, lecimy. Bierzmy się do roboty. Racja. Przygotowałem przynęty. Rozłóż ją, proszę. Najlepiej przy wejściach do tuneli. Wtedy zapach najskuteczniej się rozniesie. Okej. Okay. Czemu nie daliśmy tego wcześniej? Umieść przynętę przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły zapach. No robię to. Nie przechodzą, kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kolej rzeczy. Zapach śmierci przyciągał tu pojady. No w łóżko. Czyżby Ardę mam palić, żeby uwolnić ten? Tak. No złóż przenędę, była. Rozłóż. Jest. Ruszę tu. Nie tu, tylko tam dalej. O, tutaj gdzieś. Rozłóż przenędę. Też trzeba wywalić. Trzy tak, rozłożone. Okay. Została ostatnia. Myślisz, że to zadziała? Mam nadzieję. Mięso cuchnie tak, że czuć je chyba w Nowigradzie. Okej, okay, rozłożyliśmy. No jestem gotów, dawaj. Przynęty rozłożone, co teraz? Wejdę do klatki, a ty mnie skujesz. Stop, z którego jest zrobiona, blokuje przemianę we mgłę. Wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać. Będę cierpiał. Jedyne, o czym będę myślał, to żeby przestało mnie boleć. Wtedy nie ręczę za swoje czyny. Okej. Okay.
Spieszmy się. Potwory zwietrzyły przylętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie. Od krwi? Ktoś, kto nie przeżył wampirzego łaknienia krwi, nie wie, co to jest pragnienie. Podnosimy go do góry. Taki trochę Fort Bayard będzie zaraz. Może umówimy się na jakieś hasło. Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. Co wtedy zrobisz? Nie wiem. Uspokoję cię jakoś. Ej, spór! Teraz spoczuj się lepiej. Jeszcze jeden taki. Trzymaj jeszcze. Już cię opuszczę. Masiakra. Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zaschnie, jej zapach nie będzie cię. A Garotte w momencie odpocznie sam. Zabiorę cię stąd. Mikstura. Jaka mikstura, o czym ty gadasz? W tym stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. Ciekawe. Lepiej ci? Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał. I zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie. Ale dziękuję. Już lepiej. Nie powiedziałeś mi, że tak to będzie wyglądało. Nie pytałem się zresztą. Mówić. Jest o czym mówić. Bo jakbym wiedział, że poddasz się takim torturom, to co byś zrobił? Znalazłbym Detlafa w inny sposób. Tyle, że ja nie chciałem żadnego innego sposobu. Nie pomyślałeś o tym? Nie, bo żadne rozumne stworzenie nie chce się narażać na taki ból. Pod tym względem niczym nie różnicie się od nas. Mówiłem ci, w ten sposób spłacam dług, rozumiesz? Wielki dług, który zaciągnąłem u Detlafa. Gdybym miał zrobić to jeszcze raz, nie zawahałbym się. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury. Nie pomieszałeś proporcji czasu ważenia. To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze. W takim razie zaczynajmy. Przepraszam! Nie tego tylko! Wepchnął się pan w kolejkę! Ależ, panie hrabio, mam spotkanie! Zaraz... Proszę pana! Pan był pierwszy. Proszę, pan usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego.
I wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Dedlafie? I wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? Czy ja wiem? No, ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz mi. To było pierwsze zamachy. No właśnie. Na razie wszystko jest niezrozumiałe, ale... Okej, zabiłeś kolegę, no. Więcej pytań niż wyjaśnień, szczerze mówiąc. O, nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie Delacroix nie przyszło Dedlafowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił, a ciało poświatował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Bardzo interesujące. I zupełnie niepodobne do Dedlafa. Widziałeś coś jeszcze? Jakieś dziecko. Widziałem sytuację, w której Delacroix bezinteresownie okazał Dedlafowi sympatię. To był chyba początek ich przyjaźni. Skąd ta niepewność w twoim głosie? Bo to nie było nic wielkiego. Zwykła codzienna sytuacja, a przecież wizje miały być związane z silnymi emocjami. Widocznie w Dedlafie właśnie takie emocje wywołała. Zważ proszę, że później jednak dokonał mordu na Delacroix. Zabicie kogoś, kogo darzy się sympatią, nie może obejść się bez emocji u nikogo, nawet u wampira. Widziałeś coś jeszcze? Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko Pucybuta. Dedlaf poznał tam Delacroix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta, a sam Pucybut zachowywał się, jakby znał Dedlafa. To byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem, choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Idę pogadać z dzieciakiem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. Okej. Rozumiem. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem. No, ten wampir tak wygląda, jak tego ledwo żywy. Dobrze, panie kierowniku, wychodzimy stąd, nie? Mamy 43 poziom, panie panowie. Okej, musimy teraz odszukać Pucybuta. Tak, Pucybut jest 300 metrów stąd. Czy przy okazji coś możemy zahaczyć, czy możemy po prostu do niego tam podskoczyć i to tyle? Pucybut jest tutaj w porcie. No to lecimy do portu szybko, bo nie ma nic po drodze. Czekajcie, my mieliśmy ten, jakieś ubranka nowe, czarne, widzieliście? Może te czarne są silniejsze niż to, co ja mam, no pewnie. 6, 7, 2, 11, to. Ale te wszystkie można sprzedać, komuś wcisnąć chyba. A my teraz na czarno, cały. Ale tu wchodzę cały, ja cały na czarno. Bo jeszcze okulary mamy te przecież nasze. O, w ogóle. Jaki gość! Idziemy Pucybuta szukać. Pewnie tutaj jest przy Pucybucie.
przy pucowaniu. Tutaj pucuje, nie? Nie, to jest babeczka. Po drugiej stronie, tutaj gdzieś pucy butuje. Nie pracują w nocy. Lepiej wrócę tu w dzień. No okej. Mamy nawet cennik na to wszystko. Dobrze. To skoro... Ale jest rano, jest 6:36. No to... Ja myślałem, że tu... No to... To o 7 może zaczyna pracę, nie? No, jest on? Nie ma. To o 8 pewnie. Choć to dziecko, to niech o 9 będzie. Może mają jakiś kodeks pracy, że dziecko nie może pracować od godziny. No, to jak to wytłumaczyć? Nieważne, czy leje, czy słońce przypieka przez tydzień. Tutaj zawsze jest błota po kostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. Ci tam klimat zara. Co rano wylewasz, pomyję. Tu i przed naszym warsztatem. Żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dawać go! Zostawcie go. A ty co za jeden? Jego ojciec. Jego stary. I nie pozwolę wam go tknąć. Bzdura! Znałem jego ojca. To był kanciarz i oszust, tak jak synalek. Ja go zaraz nauczę uczciwości. Nie będzie więcej paskudził pod naszym warsztatem. Tylko po to, żeby ludzie u niego buty czyścili. Weź ty się lepiej odsuń, człowieku. Nie ma mowy. Nie? To proszę bardzo. Możemy i tobie przy okazji spuścić manto. Mnie tam wszystko jedno. No, dawaj. Nogi ci połamiemy przy błędu. Chodźcie. Młodocianym oszustom. I po! Widzicie, bo czarne ubranie daje 10% do karmy, nie? Co to ma znaczyć? Co to za bójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie bestii. A tak, coś słyszałem. A ci tutaj to co? Utrudniali śledztwo. Utrudniali śledztwo. Rozumiem. No nic, posiedzą sobie kilka tygodni w ciupie, to im się odechce przeciw księstwu występować. Dzięki, stary. Idziemy. Niesamowite! Ależ ty umiesz machać tymi łapami. Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet. Tak? Jakby to według ciebie miało wyglądać? No, najnormalniej w świecie proponuję ci spółkę. Ja bym zajmował się swoją robotą, a ty byś stał na straży. No i jesteś ode mnie silniejszy, więc rano byś nosił pomyję i pomagał mi robić błoto. Czyli z tym błotem to prawda. Słusznie chcieli ci spuścić manto. No wiesz, trzeba sobie jakoś radzić, nie? No, to jak będzie? Wchodzisz w to, czy nie wchodzisz? Zastanowię się. Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów, chyba że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam! No, dobra. To o co chciałeś zapytać? O jednego z twoich klientów. Wysoki, nosi ciemny, elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Coś mi świta. No, nie ukrywam. Jakaś... Zaraz ci Ardem pierdolno i będziesz wiedzieć. Ile? Powiedzmy wystarczy... 500 koron. Co? Chyba oszalałeś. Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kram z takim wielkim, kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz, potrzebuję kapitału. Nic z tego. Nie będę się dokładał do twojego szemranego interesu. Powiesz mi, co wiesz. Za darmo. Tak, oczywiście. Jak sobie jaśnie pan życzy? Nie wiem, jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz tu na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś, skąd przychodzi? No przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci, co nie? Ha, widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak, dziękuję.
Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zabrudzony but wystarczy przetrzeć, aby lśnił jak kopuła katedry świętego Lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć 3 razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją, jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. No, ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się poprztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie, takim z czerwonymi drzwiami, ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. To może zanim pójdziecie, zaopiekuję się pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję, ale może innym razem. Tylko nie pij tego. Co? Okej. Źle sobie poradziłeś z tym małym. Do dzieci trzeba mieć właściwe podejście. Tak, właśnie widziałem. Znaczy trzeba je przekupywać właściwymi rzeczami. Oje jest bohater na miarę na to, co nie. Czerwone drzwi. To o nich mówił Pucybut. Trzeba będzie wyważyć. Błagam, nieco subtelności. Równie dobrze mógłbyś stanąć na ulicy, zacząć walić bęben i krzyczeć: Detlaf, idę po ciebie! To co proponujesz? Daj mi chwilę. On jest znowu te sposobności, umiejętności. Patrz, otworzę drzwi. Ładnie. Nie myślałeś, żeby zostać włamywaczem? Bardzo by ci się ta umiejętność przydała. Rozważałem to przez chwilę, ale ostatecznie uznałem za nudne. Chodźmy. Jakiś koń. Zabawki dziecięce. Jest tutaj. Wyczuwasz go? Nie, nie ma go. Ale na pewno był. Zapach wciąż jest silny. Rozejrzyjmy się. No chłopie, tu. Nie zgaś, tylko zbadaj. Stara zabawka. Nikomu już się nie przyda. Szkoda. Kiedyś musiała być ładna. Pacynki wzbudzają we mnie niepokój. Ktoś niedawno naprawił tę zabawkę. Brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. No i te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. Ładny drobiazg. Czasem sobie myślę, że skończę jak jedna z takich zabawek. Ktoś niedawno naprawił tę zabawkę. No i te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. Pacynki! Brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. Chodźmy na poddasze. A więc tu ubił sobie gniazdo. Powinniśmy się rozejrzeć. Podobizna kobiety. Trochę zamazana. To jego dziewczyna? Nie wiem. Kogoś mi przypomina. Kogo? Nie wiem, ale mam wrażenie, jakbym już ją spotkał. Ładny drobiazg. Czasem sobie myślę, że skończę jak jedna z takich zabawek. Tutaj coś się dzieje. Narzędzia były niedawno używane. Detlaf w przerwach od mordowania naprawia zabawki. Daruj sobie złośliwości, Geralt. Ładna melodyjka. Rzeczywiście ładna. Listy z nazwiskami. Zobacz. Kartki z nazwiskami. Hrabia Crespi. Hrabia Dulac. Milton de Peyrac Peyran, hrabia de la Croix. Tak, to ofiary de Plafa, ale nie jego charakter pisma. Czyli ktoś mu wysyła zlecenia. Ktoś mu zlecenia daje chyba jakieś. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cynabarytu. To rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko w Nazairze. Ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja, ale może warto to zapamiętać.
Spójrz, na tej kartce jest jakaś plamka. Powinien, ale w Beauclair to chyba nic niezwykłego. Być może, ale może to też warto zapamiętać. Jak dużo rękopisów Detlaffa widziałeś? Kilka. A czemu pytasz, jeśli można wiedzieć? Wiem, że bardzo chcesz wierzyć, że nie zabija z własnej woli. Ale może po prostu się mylisz. Może to on wypisał te kartki jedną przy okazji poplamił winem. Nie, Geralt. Znam go. Mogę uwierzyć, że zabił kogoś ze złości w afekcie, ale takie zaplanowane działanie zupełnie do niego nie pasuje. Kryjówka w mieście? Poznawanie zwyczajów ofiar? Wypisywanie ich nazwisk? Ktoś musi nim kierować. Jestem pewien. To wszystko ciągle za mało. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. A zatem do dzieła. No to dawaj. Czy coś jeszcze dodać? Coś jest. Jest dwie laleczki. O, znowu jakiś list. Detlaffie van der Eretein, nie znasz nas, ale my znamy ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem. Wiadomo nam o twojej słabości do kobiety imieniem Renavet. Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu, obedrzemy ze skóry. Może się jednak ocalić, wystarczy, że udasz się do Beauclair i w określony sposób zgładzisz 5 osób. Mhm. Czyli na zabójstwo masz 3 dni. Jeśli się nie wywiążesz, zamiast kolejnego listu, dostaniesz palec swojej ukochanej. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlaff nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje. Masz pomysł, kto to może być? Detlaff ma jakichś wrogów? Detlaff nie ma wrogów, ale zwykle bardzo krótko. Może któremuś udało się uciec? Teoretycznie może. Choć nie znam nikogo takiego. Ale jeżeli jest, to musi być kimś bardzo niebezpiecznym. Zresztą wiesz, walczyłeś z Detlaffem. To musi być ktoś obcy. Kim jest ta Renavet? Kim jest Renavet? To jego dawna miłość. Jedyna ludzka kobieta, z którą wszedł w bliską relację. Zaakceptowała go. Dzięki niej znalazł swoje miejsce w tym nieprzyjaznym dla nas świecie. Rozpoczęła dzieło, które ja staram się kontynuować. Poznałeś ją? Niestety, nie miałem przyjemności. Odeszła od niego jeszcze zanim Detlaff mnie odratował. Chociaż on zawsze twierdził, że zaginęła. A czemu myślał? Ty myślisz, że to się znała? Czemu myślisz, że zaginęła? Czemu tak myślał? Zostawiła jakieś ślady? Żadnych. Co więcej, razem z nią zniknęły też wszystkie jej rzeczy, co obala tezę, jakoby została porwana. Moim skromnym zdaniem któregoś dnia Detlaff wpadł w furię, a ona ujrzała jego drugie oblicze. Okej. Wówczas odeszła. Detlaff nie mógł się pogodzić z tym, że go rzuciła? Tobie wydaje się to takie dziwne? No właśnie. Nie jeden człowiek by sobie z tym nie poradził. A Detlaff jest dużo bardziej emocjonalny od ludzi. Ona była dla niego nie tylko miłością, kochanką, ale też członkinią jego stada. A stada wszak nie opuszcza się z własnej woli. Skoro była dla niego taka ważna, to nie próbował jej szukać? Wy, wampiry, macie przecież swoje sposoby. To powinna być dla niego pestka. Geralt, jak słusznie zauważyłeś, jesteśmy wampirami, a nie cudotwórcami. Szukał jej, rzecz jasna, przez wiele miesięcy, ale w końcu dał za wygraną. Zaś Renavet najwyraźniej poznała go na tyle dobrze, że wiedziała, jak zatrzeć za sobą ślady. Nawet jeżeli wtedy Renavet od niego odeszła, to tym razem rzeczywiście ktoś ją porwał. Trudno mi się z tobą nie zgodzić. Trudno też przewidzieć, do czego jest zdolny, aby ją odzyskać. Na pewno jest gotów zabijać. Zrobiłbyś to samo dla Yennefer. Zabija, bo mu na nim zależy. A ta krew, ci ludzie nie mają dla niego znaczenia. Ja rozumiem. Chcę ratować dziewczynę ze swojego stada. Właśnie. Ciekawi mnie ten szantażysta. Ten szantażysta to musi być ciekawa postać. Co masz na myśli? Regis, no sam pomyśl. Ktoś porwał ukochaną wampira. Zmusił go, żeby zabijał na zamówienie. Chociaż jak sam twierdzisz, nie jest mordercą. Moim zdaniem to nie może być byle kto. Masz rację. Kiedy teraz o tym myślę, to zastanawiam się. Czy to przypadkiem nie jest jeden z was? Wampir. Właśnie. Robi to dla pompy. Robi się nader interesujący. Czemu nie? To jedna z hipotez, ale nie przywiązywałbym się do niej, póki nie dowiemy się więcej. Racja. Podsumujmy, co wiemy. Dobra, podsumujmy, co mamy. Ktoś szantażuje Detlaffa. Przysyłam kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazairskim atramentem? Niewiele. Dość, by uznać Detlaffa za niewinnego. Ja bym tego tak nie nazwał. I wątpię, żeby księżna tak to nazwała. Wierzę, że umiałbyś ją przekonać. A potem... Co potem?
No nie krępuj się, przecież widzę, że chcesz mi uszyć jakieś nowe buty. To może być dość śmiały plan, ale gdybyśmy znaleźli Renalet, wyjęlibyśmy szantażystom kartę przetargową z rąk. Jest to jakiś pomysł. Może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlafem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabije. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Posłucha. Może poczekam z tobą? Nie. Wyczuję cię na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżą. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na ciebie. Obaj. Nie mam pogadać z księżną. Okej, 516 metrów. Coś wisi w powietrzu. Kolejny nowy poziom odblokowany. Wow. 1000 punktów doświadczenia. Tak. Nie buntek, tylko na mapie świata trzeba luknąć. Mogę w sumie biec co... Tutaj był koleś. O, z nim można w gwintę jeszcze zagrać. I widzę... Aha, on jeszcze i maluje. Widział ktoś kiedyś, żeby jaką bitwę wygrano na słowa? Do wody. Szkoda, bum. Tak. Widziałeś kiedyś drugą zębówkę? Kłaniam się nisko. To z tym kupcem. Co tu właściwie można kupić? Barwy. Najlepszego sortu barwniki. Gwarancja intensywnego koloru, który nie zafarbuje. Aha. Jak to nie? Wojownik, choćby najlepszy, też musi myśleć o tym, jak wygląda. Może na przykład w jaskrawe barwy się przyodziać, żeby z tłumu się wyróżnić. Albo ciemne, aby nocą pod okna ukochanej niepostrzeżenie się przekraść. Coś ja jestem czarnym. Zwykłem skupiać się na innych aspektach pancerza niż kolor. Ale w sumie, nie głupio gadasz. No właśnie, to zapraszam. No pokaż, co on ma tam. Barwienie stroju to popularna usługa w tych stronach? Nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Ach, bo na północy wszystko jest burę i jakieś takie przygaszone. A tu są, to co innego. Tu, gdzie nie spojrzeć, soczysta zieleń, głęboki błękit, krwista czerwień. Nic dziwnego tedy, że większą uwagę do barw przykład. A więc dama zmienia kolor sukni, żeby oddać swój nastrój. Na zielony, dobrze, masz jeśli rację. Jest to kogoś zazdrosna. Albo żółty, jeśli jest radosna. Rycerz z kolei może kolorem zasygnalizować, jakie śluby złożył. Na przykład biały. W takim razie nie będę się tu przedstawiał jako biały wilk. Oka, co on tam ma. Co ma barwniki, ale one są w chuj drogie. No, ja tyle kasy nie mam, proszę was. Ale mogę posprzedawać mu gówno, które nie jest mi potrzebne. Czyli to mogę mu oddać, nie? To, na przykład to, buty, sobie chętnie widzę, wezmę. Te buty. Aha, już kasy nie ma. Już koniec, już po. No trudno. Na razie barwników od niego nie... Chociaż... turkusowy, brązowy, też szary, żółty. Można by było te barwniki mu jeszcze zabrać i posprzedawać te rzeczy, ale na razie dobra. Nie będę te barwniki się bawią. Najlepsze ceny po tej stronie Jarugi! Mogłaby mnie ta bestia zeżreć. Miałbym spokój. Gdzie moja płoteczka? Chodź tu. Mamy nowe odznakowanie chyba. Mamy to kogoś, kogo my nie, nikogo my tu nie znamy. A my biegniemy w tamtą stronę, spoko. Tutaj byliśmy u wszystkich, tu jeszcze jakieś zadanie na nas czeka do zrobienia, ale to zrobimy trochę później. Właśnie. A co ja tak się męczę? Przecież ja nie muszę tam biec. Wystarczy, że ja zaraz zejdę. Tak, i przecież ja tam mogę sobie pod ten... podskoczyć tak do pałacu. Będzie szybciej, nie? I jesteśmy już na miejscu. Jeszcze zdążymy pogadać z królową nawet dzisiaj. Schowaj ten miecz, nie strasz ludzi. Schowaj miecz, mówię, nie strasz ludzi. Dobra. Tutaj jest gdzieś nasza królowa, z którą trzeba pogadać. Przybył Geralt z Rivii, mistrz wiedźmiński. Z tego co pamiętam, miałeś powstrzymać bestię. I co? Pracuję nad tym. Przesuń się, chcę porozmawiać z księżą. Wiedźminie, no wreszcie. Odchodziliśmy już od zmysłów. Dopadłeś zabójcę Miltona?
Sprawa się skomplikowała. Znalazłem bestię. Znalazłem bestię, ale nie mogłem jej zabić. To my wysyłamy cię za potworem, a ty wracasz z niczym? Bardzo nas zawiodłeś. To nie takie proste. Bestia to potężny wampir. Wampir? To jest problem dla Wiedźmina? Zabójcy potworów? Przecież każdy wie, co zrobić, żeby usiec wampirza. Wystarczy zwabić go na światło słońca. Albo obwiesić czosnkiem i wbić kołek w serce. Z wampirami nie walczy się czosnkiem. Słońce i kołki też nie robią im krzywdy. Takie metody działają tylko w legendach. A szakłak? Babka Ademarta mówiła nam w dzieciństwie, że szakłak odpędza wampiry. Najskuteczniejszy jest srebrny miecz. Ale to i tak tylko półśrodek. Bo wyższego wampira może zabić jedynie inny wampir. Wymówki. Tak. Wasza miłość. Zaraz zbiorę ludzi i załatwimy sprawę. Niech tylko Wiedźmin powie, gdzie jest ten potwór. Co, nie mieszaj się do tego? Śmiało, pozwól ich podebijeć. Śmiało. Taki mądry jesteś. Wyślij ich na pewną śmierć. Dla jednego Wiedźmina to może śmierć. Ale dla 40 zbrojnych to będzie tylko kolejna bitwa. 40, 50, nawet 100. Dla niego to żadna różnica. Nie widziałeś moich gwardzistów w akcji. A umieją walczyć z mgłą? Trafią z kuszy w cel szybszy niż wiatr? Jak to? Co za stworzenie potrafi takie rzeczy? Takie istoty nazywa się wyższymi wampirami. Każdy z nich jest trochę inny. Można powiedzieć wyjątkowy. Niektóre potrafią zmieniać się w ogromne nietoperze. Inne rozmawiają ze zwierzętami. To wciąż tylko bezmózgie bestie. Myli się. Wampirem niższym, takim jak Alp czy Kima, rządzi zwierzęcy instynkt. Rzucają się na wszystko, w czym tylko wyczują krew. Ale wyższe wampiry kierują się rozumem. Potwór, który kieruje się rozumem? Bardzo ciekawe. Co w takim razie zamierzasz zrobić? Zatańczyć. To nie jest po prostu potwór. To potężna istota, która żyje na tym świecie od setek lat. Bzdura. Skoro rzeczywiście są takie potężne, to czemu jeszcze nas nie podbiły? One raczej nie mieszają się do naszych spraw i trzymają się na uboczu. Ludzie mało ich obchodzą. Nie boją się, że pewnego dnia wyrżniemy ich do nogi? Na taką sugestię większość z nich poczułaby raczej rozbawienie. One są świadome swojej siły. No to co możemy zrobić? Może masz jakiś plan? Nawet jak mam to, i tak ci to nie... Najlepsze wyjście to spróbować z nimi porozmawiać. No nie zdzierżę. Jaśnie oświecona wzywa Wiedźmina, żeby zabił potwora. A ten chce z nim rozmawiać. Wiem, co robię. Jego ukochana została porwana. Jest szantażowany. Szantażowany? Wyjaśnij nam łaskawie, jak można szantażować wampira. Wyższe wampiry mają coś wspólnego z ludźmi. Nie kieruje nimi instynkt, lecz emocje. Są nie tylko bardzo inteligentne, ale też potrafią angażować się emocjonalnie, a nawet kochać. Ten zakochał się w ludzkiej kobiecie i zrobi wszystko, żeby nie stała jej się krzywda. Chyba nie chcesz puścić mordercy Miltona wolno. Albo czekać, aż znowu kogoś zabije. Trzeba go jak najszybciej unieszkodliwić. Właśnie to jest mój kolejny cel. Zapobiec następnym atakom. Wampir to tylko połowa problemu. Tak naprawdę winni są szantażyści, którzy porwali niewinną dziewczynę, żeby go kontrolować. Jak chcesz to zrobić? Jak? No uwolnić ją najpierw, a później jeszcze nie rozgadać. Po prostu znajdę tego szantażystę i uwolnię ukochaną wampira. Miałeś z nim skończyć, a nie mu pomagać. Najważniejsze jest to, żeby nikt więcej nie zginął. A jak dziewczyna będzie bezpieczna, to on straci powód, by dalej zabijać. Nie jestem pewna. Ale może faktycznie masz rację. Wiesz coś o tym szantażyście? Jedyny trop to kilka kartek. To na nich szantażysta wypisywał wampirowi imiona kolejnych ofiar. Na jednej jest ślad po kropli winy. Ale to wciąż słaba poszlaka. Mój drogi, nawet nie podejrzewasz, jak bardzo się mylisz. Poślijcie po książęcego kipera. Już, już. Wino to w Toussaint rzecz święta. Tutaj nie ma plamek wina. Są plamy po Est-Est, albo plamy po Ervelus i ewentualnie plamy po Fiorano. Jej miłość wzywała? Wiedźminie, pokaż mu kartki. Benoit, jesteś w stanie rozpoznać, jakie wino pozostawiło tę plamkę? Powąchaj. Tak widziałem. Tak. Tak. Raczej zachodni brzeg Sans-Retour. Dojrzewało w beczce z dębu boklerskiego. Barwa burgundowa, czysta.
Nie może być. Przecież to Sangreal, rocznik 1269. To niemożliwe. To wino przygotowuje winnica Castel Ravello. Wyłącznie na pałacowy stół. Czyli ktoś z tych. Może Sangreal zostało skradzione. Powinniśmy pojechać do winnicy i to sprawdzić. Zaraz to zrobimy. Powiedz mi więcej o tej winie. Sangreal? Nie słyszałem o takim winie. Gdyż prawdopodobnie nigdy go nie piłeś. Tak jak mówiłam, ono przysługuje wyłącznie książęcej rodzinie. Jakoś jednak znalazło się na tych kartkach. Chyba że kiper waszej miłości się pomylił. W kwestii wina Benoît jest nieomylny. Jeżeli mówi, że to Sangreal, to jest to Sangreal. Musimy jechać do Castel Ravello i sprawdzić, co mogło się stać. Okej. Okay. Jak to my? Moment. Wasza miłość chce jechać ze mną? Wykluczone. Nie myślisz chyba, że będziemy tu bezczynnie siedzieć, kiedy nasze księstwo jest w niebezpieczeństwie? Wasza miłość, to zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Niech Wiedźmin jedzie sam. Patrz, jeszcze przed chwilą krzyczałeś, że sam armię wyślesz. Ale już postanowiłam. Pojedziemy i będziemy mieć przy sobie najlepszą eskortę. Ciebie, eskortę? Geralta. Wyruszymy inkognito. Eskortę nie życzymy sobie, żeby dwór plotkował na ten temat. No pewnie. Na czas misji zwalniam was też z obowiązku przestrzegania dworskiego protokołu. Krótko mówiąc, panowie, od teraz jesteśmy na ty. Tak jest, wasza miłość. Wiedźminie, jesteś gotowy? No, ruszajmy. Jestem gotów. Świetnie. Poczekajcie na mnie chwilę. Założę tylko coś bardziej odpowiedniego i ruszamy. No. Zabawne. Będzik. Jak przez konia przeszli, widzieliście? Jak duchy normalnie. Dobra, nie mówcie, że zaraz będzie dalej kontynuacja. Możliwe, że o winie już pogadamy jutro, co wy na to? Ja myślę, że tak, możemy pogadać jutro. Także bardzo wszystkim dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się jutro już na kanale Andrew Play. Bye bye.